witam wszystkich cieplutko z miejsca, które bardzo dobrze mi się kojarzy z moim dzieciństwem. Tutaj właśnie bardzo często spędzałam czas ze swoimi rodzicami. Jesteśmy w jednym z białostockich parków przy Górce Magdalence, w miejscu, gdzie się buduje Białostocka Opera. I powiem Wam, że budynek wygląda imponująco i już niedługo powinna być gotowa. A dzisiaj pokażę Wam, co mam na sobie. Zacznę może od butów, od dołu. Dzisiaj mam nowego operatora kamery, także pozdrawiamy brata. W nogach mam lakierki, mokasyny z Topshopu, czarne. Do tego też czarne kryjące rajstopy. Spódnica z hajem, którą kupiłam chyba ze 3 lata temu. Kosztowała 4 funty. Jest to bandażowa mini, do wszystkiego pasuje. Na górze mam bluzeczkę z Primarka. Taką lekką, zwiewną, idealną właśnie poświąteczne czasy, kiedy nie musimy nic obcisłego nosić w okolicach brzucha. Bluzka jest w zasteckie wzory, dominują kolory beżu i czerni, ale ma tutaj takie właśnie dodatki pięknego niebieskiego i tego czerwonego, który całkiem nieźle komponuje się z moimi paznokciami, ale to jest zupełny przypadek. Kurtkę pewnie już widzieliście nie raz od mnie, jest to kurtka Zary, którą bardzo często noszę i będę nosiła cały czas. Jeżeli chodzi o akcesoria, to pożyczyłam torebkę od swojej mamy, bo niestety moja niezbyt pasuje, wzięłam tylko jedną ze sobą. Tutaj miałam jeszcze wcześniej przepasaną apaszkę wokół szyi, ale jest ciepło i nie potrzebuję jej. Z innych akcesorii mam wówczas kolczyki z Topshopu złote, które też już dobrze znacie, i swój zegarek z Michaela Korsa i mój najnowszy nabytek, bransoletka z Apartu. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnej wkrótce. Pa!